W najbliższą sobotę, 4 października, grupa Walim Rajdowy będzie organizatorem konkursu samochodowego dla kierowców amatorów. Tym razem zawodnicy będą mieli możliwość przejechania słynnych patelni walimskich w odwrotnym kierunku, jak to do tej pory miało miejsce, a więc kierowcy przejadą odcinek w dół. Do końca organizatorzy rajdu nie chcą zdradzać konfiguracji, gdyż szykuje się niespodzianka. Planowane są 4 przejazdy odcinka o długości 2 km i 400 metrów. Impreza ma szczególny charakter, gdyż będzie połączona z Dniem Wspomnień Janusza Kuliga. Już w tej chwili możemy powiedzieć, że imprezę zaszczycą swoją obecnością znakomici goście, tacy jak Sobiesław Zasada, Błażej Krupa, Maciej Wisławski i oczywiście rodzice świętej pamięci Janusza Kuliga.